Siemaneczko, z tej strony wita was Turbopolityk, zapraszam was na kolejny odcinek serii Call of Duty World War II, kampania dla jednego gracza, odcinek numer 9, pod nazwą Ofensywa w Ardenach. Jedziemy. 6 tygodni temu zginął Turner, a mnie awansowali. Jest gwiazdka. My okopujemy się w lesie ardeńskim w Belgii. Jest tak zimno, że aż jaja bolą. Walka na mrozie to piekło. Turner o nas dbał. Był dla nas jak ojciec. Paul, bracie, chciałem powrócić jako bohater. Teraz, gdy dowodzi Pearson, mogę w ogóle nie wrócić. Wesołych świąt, Turner. O, i Turner. Pearson wyświęcił prostego wsioka. Co mi na to powiesz? Pewnie, że wciąż pierdolisz jak poparzone jelo. Nie czas na to. Za Turnera. Za Turnera. Za Turnera! Co za cholerny fuksiarz? Zawsze pierwszy, Sacha. Gapcie się na mnie tak dalej. Most truchleje, bawcie się dziś ile wlezie, bo jutro jak zajedzie konwój, to wy nadstawicie karku na pierwszej linii. A Turner was nie ochroni! Zluzuj. Jesteś plutonowym. Sam zobaczysz, jaki to jest kurwa luz. Dalej. No postaw mi się, dawaj. Tak, myślałem. Służyłem z Turnerem 6 lat. 6. Wesołych kurwa świąt. Mamy konwój i musimy dopilnować, żeby bezpiecznie dotarł do Renu. Teraz musimy tylko przetrwać ten ziąb i Pearsona. Ty, Prymus, niezłe buty. Jak nowe. Ta. Gwizdnął je jakiemuś rezerwiście. Biedny dzieciak zamarzł. Gdyby Pearson nie skopił rekwizycji, nie musielibyśmy łazić na szaber. Nie szkodzi. Miał się w trumnie zmarnować? Gdzie się podział prosty farmer? Jak go spotkasz, daj mi znać. Białe święta, co chłopaki? O tak. Pobiega mała, miałbym teraz grzać się przy kominku z moją śliszną. Kiedy mogę odbrać sobie dupko w głuszy razem z wami, Jelo. O, w dupę idzie. A Jelo, biegiem do KM-u. Tak, sierżancie. Sierżancie. Mamy jeszcze jakieś płaszcze lub koce? Babcia ci wyjdzie. Schron po prawej grzali całą noc. Bierz amunicję, zaniesiesz imię. Przecież to zapas dla Jelo. Co z nim? Wygląda na to, że Pearson odczuł śmierć Turnera najbardziej. Było to widać na filmiku. Wybaczcie, że ja się nie odzywam od razu, ale czekam, aż po prostu ustaną dialogi, żeby nie wcinać się w to, bo no, po prostu zrobiłby się kogiel-mogiel. Mówię później. No, wygląda na to, że tak naprawdę oni się kłócili ze sobą strasznie, ale odczuł to, widać było na filmie ewidentnie. Gwiazdka przyszła wcześniej, dzieciaki. Patrzcie państwo, prawdziwy święty Mikołaj. Dawaj paczki pod kostkę. Co dla nas masz? Czekoladę? Ciepłe skarpety? Skopy, tam za wzniesieniem, na 12! Broń mi się zacięła! Daniel, załatwuj! Koniec? Wypatrujcie wroga! Tam jest kolejny! Dobra robota, Daniels. Szwab mógł donieść o nas kolegom. Jakim cudem przeleźli pod naszym nosem? Lepiej leć do namiotu dowództwa. To lecimy. Davis, co to kurwa miało być?
wierzysz, jaka heca. To Howard. Miło mi pana poznać. Przepraszam, nie spodziewałem się. Czy będzie pan pracował z takim profesjonalistą? Howard był w kompanii, która zajęła pasmo wzgórz. Nie wierzę, że dają im walczyć. O tak, nie pozwalają nam ginąć. Słuchajcie, kiedy przybędzie konwój, Szwaby rozpętają nam piekło. Góra nie da posiłków? My jesteśmy posiłkami. A może wezwać wsparcie z powietrza? Patrzcie państwo. Daniel przypomniał sobie, że jest protonowy. Radiostacja już działa! Nie liczę. Zresztą ten Pearson chyba nie jadł dzisiaj śniadania, bo jakoś cicho mówił. Mają amunicję! Bierzcie ile się da! Teraz musimy tylko dostarczyć tych łobuzów na dren. I modlić się, żeby zostawiliśmy. Ocalił nas pan porucznik! Leci! Cóż! Jestem tuż za tobą! Chyba skończyli. Jesteś cały? Chyba tak. Przerzedzają obronę przed atakiem. Musimy dołączyć do Pearsona. Przegrupowanie! Tędy. Czołgi przebiły się przez naszą obronę. Wyłącz nadzorowy dysradio! Osłaniajcie mnie, gdy będę to naprawiał! Tam roi się od wrogów! Hej, jesteś plutonowym, to zachowuj się jak plutonowy! Bo nie liczysz, że będziemy za niego nastawiać karku. On baga rodem z Queens, co nie? Co ty nie powiesz? Hej! Byłem pod oficerem! Oddałem bagony, żeby tu być! Musimy iść! Już! Prowadź! Świat stanął na głowie. Słabysz rozkaz, to złamie ci nos. Wykonać polecenie! Jeśli Howard zginie, to już po nas! Red, idziemy zaraz zrobić się gorąco! Piekota! Wyłażą z lasu! Biegiem do radia! Daniel, pomóż! Jest! Rozpiżdżone, nie działa! To zajmie trochę czasu! Powstrzymajcie tam! Znalazł się ekspert! Krońcie koła! Uwaga, za nami! Ojojoj! Przyskiele! Szkopy idą! Kryjcie mnie! Kurwa! Mają się na widelcu! Krońcie koła! Otoczyli nas! Daniel, utrzymaj ich zaraz! Chodź, czy ty się nie da? Co za szajs? Strzelają do mnie! Idą od strony lasu! Oby było bardzo! Wsparcie lotnicze! Rover Joe! Rover Joe! To Dagwood White 5! Przyślijcie bezpośrednie wsparcie lotnicze! Odbiór! Przyjąłem Dagwood White 5. Siły bliskiego wsparcia wspierają już ciężkie bombowce. Czas przylotu nieznany. Odbiór! 509 tu dowództwo. Mamy awaryjną prośbę o bliskie wsparcie z powietrza. Zbierzcie eskadrę, jak już osiągniecie podstawowy cel. Zrozumiano. Zmienimy plan lotu, jak tylko bombowce będą bezpieczne. Przed nami ogień przeciwlotniczy. Manewry wymijające. Unikam ostrzału. O, znacznie lepiej. Lecimy za szpitę eskadry.
Trzymajcie ich z dala od bombowców. Rozproszy krzyk. Kolejna banda na dziewiątej na pełnej prędkości. Dzięki za pomoc, mistrzu! Sterowanie. Lewy statek nie reaguje! Tracimy wysokość! Spadamy! Powtarzam, spadamy! Oberwaliśmy! Żaden system nie działa! Totalną nieskumę, jeżeli chodzi o to sterowanie.
Jesteśmy prawie nad celem. Dajcie kmokom trochę pola do manewru. Przyjąłem 509. Kurczę, Droga piechota i wozy bojowe prowadzą atak na pozycję 9 Dywizji Pancernej. Odbiór! Rover Joe! Rover Joe! To Dagwood White 5! Wciąż nacierają! Gdzie do diabła jest wsparcie z powietrza? Wytrwajcie, Dagwood White 5! Samoloty są 50 mil od was! Odbiór! Spalajmy 102! Ruchy migiem do mocniej! Wycofać się! Jazda! Rzucaj! Lepszą nam po piętach! Wsparcie lotnicze zaraz będzie! Zaraz to my będziemy walczyć! Będzie dziś! Nie da się bez strzela! Trzymaj się tam, braku! Dam sobie radę! Przydałaby się pomoc! Sierżancie, wskaż wrogów!
Rzucam granat! Własną pozycję strzelali. Ale to chyba było jedyne wyjście. Bo ktoś pytanie, jak mi wyszła przestanie dzwonić. Nie czuję łapy. Żyją, to jest najważniejsze. Dzięki Bogu. Pytanko, panie Plutonowy. Od jak dawna Pearson ma nierówny podtek? To jest tajemnica wyskowa. Pewnie dadzą mu za to medal. Nie było znowu tak źle. To cud, że w ogóle żyjemy. Tak, sierżancie. Widziałem już kiedyś to spojrzenie. Tuż przed bitwą o Kasarin. Zostaliśmy bez dowódcy. Choć Pearson robił co mógł, żeby nas zabić, żyjemy i obroniliśmy konwój. Zatrzymaliśmy szarżę wroga w pół drogi. Turner byłby z nas dumny. Kurczę, to była jedna chyba z najciekawszych misji, jakie zagrałem tutaj w tej grze. Dzięki za oglądanie. Zakończyliśmy ofensywę w Ardenach. Zapraszam was na kolejny odcinek. Cześć.